Boże, jest takie powiedzenie, że czasem lepiej dwóch rannych niż jeden zabity, ale dzisiaj chyba nie znajdzie ono zastosowania, bo zarówno wy, jak i widzę, chyba czujecie niedosyt po tym remisie. No, myślę, że po tej drugiej połowie na pewno czujemy niedosyt, bo no, mogło to się zakończyć tak naprawdę w 70 którejś minucie, gdzie była ta szansa na trzecią bramkę, gdzie my byliśmy na fali wznoszącej. No, szkoda na pewno, no bo. W drugiej połowie byliśmy zespołem lepszym. Z drugiej strony, widzę, po pierwszej połowie też myślę, że mógł mieć zdecydowanie większe prowadzenie. No Dlatego uważam, że remis jest dosyć sprawiedliwy, ale jesteśmy zawiedzeni ze względu na tą drugą połowę. Wspomniałeś o tej trzeciej bramce, która nie została uznana po analizie VAR. Tych takich przerw, właśnie na analizę, kilka było. Powiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy z boiska? Jeśli są takie przerwy, wiadomo, jest temperatura niska, pada deszcz. Jak wtedy się rozgrzać, jak wtedy się skoncentrować? To przeszkadza chyba trochę. No tak, no, na pewno te przerwy uważam, że są za długie, że gdzieś te sytuacje powinny być szybciej rozwiązywane. No, to nam na pewno nie pomaga. Kiedy jest się skoncentrowanym, gdzieś to na pewno wybija z rytmu. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówiłem, byliśmy na takiej fali wznoszącej no i te, te sytuacje nam e, troszkę przeszkadzały, chociaż jedna z nich została, e, został uznany karny po niej. E, no, druga nam przeszkodziła, ponieważ ta trzecia bramka nie została uznana, no ale na pewno właśnie wybija to z rytmu i, i myślę, że no, jednak te przerwy są zbyt długie. Zdobywasz bramkę dzisiaj na 2-1, gratulacje, ale no niestety rywale zdołali wyrównać w końcówce. Powiedz mi, no, czego zabrakło koncentracji, czego? No, myślę, że to pytanie nie do mnie, myślę, że to gdzieś jakieś sprawy taktyczne. Na pewno będziemy mieli analizę tego meczu w tym tygodniu i, i to wtedy jakby trener oceni, gdzie popełniliśmy błąd przy tej sytuacji, no i tak jak mówię, no teraz na, na gorąco myślę, że ciężko mi ocenić, dlaczego padła ta bramka. Dzięki i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo.